Dzień dobry koleżanki i koledzy, ja jestem Mario, a to jest wyjechane mam. Dokładnie, dobrze słyszycie, wyjechane, żeby mieć wybiegane, bo oto wyruszyłem na zimowego Janusika i bardzo serdecznie zapraszam Was na tę relację. Jeszcze szybki Mordor, Rosek, apteka, bankomat, ostatnie niezbędne rzeczy i w drogę. Adrian przyjechał po mnie do Mordoru, jedziemy razem. Wyruszamy! Dzień dobry, piesek szczeka. Jesteśmy z Adrianem, wczoraj zajechaliśmy późno wieczorem. Trasa była wymagająca, ale Adrian prowadził, świetnie sobie poradził. Idziemy na śniadanko. W ramach zajęć fakultatywnych ruszamy na wycieczkę do Zakopanego. Piękna zima. Idziemy właśnie po pakiety startowe na jutrzejszy bieg. Jest magicznie, cudownie. Cały czas pada śnieg. Zimowy Janosik. Zawodów w szkole w Niecicy, pakiet już odebrany. Spacer Murgabiego jutro rano, czyli zimowy Janosik. 50 km stanie się rzeczywistością, stanie się faktem. Przynajmniej ja stanę na linii startu. Cały czas sypie śnieg, także będzie dobra zabawa. Jest pięknie. Teraz krótki film o ekwipunku i wygląda to w następujący sposób. Zaczynam od góry i tutaj mam tak. Oksy, czapa, czołówka, element wyposażenia obowiązkowego, rękawiczki wiatroszczelne, raczki, folia NRC, bandaż, dodatkowa bufka, bufki, kurtka dodatkowa wodoodporna z kapturem, merino long sleeve, dość ciepły, numer startowy, plecak, długie getry z meszem, stuptuty, skarpety wodoodporne Dexshell, kurtka New Line Armageddon Veteran, dość ciepła, izotonik, woda, żele, batony, sole, magnes, kubek na gorące napoje, ewentualnie zupę, GoPro, no i buty. Wygląda na dużo sprzętu, ale wcale tak nie jest. Ten plecak, mimo to, że wydaje się być mały, jest bardzo pojemny, także bez problemu wszystko powinno się zmieścić do środka. Jeszcze zegarek, to jest mój Sunciak, piąteczka, gdzie będzie wgrany track, tak żeby cały czas być na trasie. Dzień dobry szanowni Państwo, jest dzień biegu, pobudka 4:30, kawka, przygotowania i wyjście na start, teraz podążam do miejsca, gdzie są zaparkowane autokary przy biurze zawodów, skąd pojedziemy na start naszego biegu. Troszeczkę dosypało w nocy, cały czas sypie, magiczny klimat, piękna zima. Cześć, tam już nie ma miejsca, będzie masz zajęte, bo... Nie ma. Cześć, dobra, wbijam. Wszystkiego dobrego dnia. Dzięki. Dzień dobry. Cześć wszystkim. Cześć. O! Wszyscy wstali? Nie, śpią. O warunkach na trasie i wszystkich rzeczach mówimy sobie już na miejscu. Teraz sobie siadamy, zapinamy pasy. Do widzenia, dziękuję bardzo.
około godzin na podróż autobusem do Zdziaru. Już teraz podążam na linię startu. Oddałem tutaj depozyt. Jestem pełen ekscytacji. Już nie mogę się doczekać, także jest magicznie. Oh yeah! Podtrzymajcie się, Kraków! Kraków! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, szampan! Pamiętajcie, to trzeba pomyśleć trochę! Razu! W koronach drzew i ten taras widokowy mega, no i mega zimno, wszystko oblodzone, klimat strasznie srogi. Przed zbiegiem na 11 kilometrze uzupełniony płyny, szybka herbata. Herbata już w drodze i od razu zbieg na dół bez zbędnego oczekiwania. Chwila, moment i dalej w drogę. Zbieg ośnieżony, nie jakoś na maksa ślisko, więc jak na razie przyjemnie się biegnie. Osiem kilometrów według moich obliczeń, przyjemnego biegu i teraz piękne podejście, zaczyna się dobrze. Dwudziesty drugi kilometr. Tempo troszkę spadło, ale teraz troszkę wzrosło. Także do przodu, do przodu, do przodu. Zaraz punkt. Także jakaś ciepła herbatka wjedzie na bank. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. O. Czym chata bogata? Podwójna herbatka, dwie pomarańczki, takie cząstki pomarańczy, kilka pomidorków i ciasteczka. To na punkcie. No i wyruszyliśmy w dalszą trasę.
będzie głównie zbieg teraz. No i potrzebuję troszeczkę podkręcić tempo przez wzgląd na to, że jestem pod limitem. Do przodu, do przodu, będzie dobrze, dawaj, dawaj. Rock and roll. Punkt w łapszach chiżnych. 30 minut przed limitem, także opłacało się troszeczkę przywalić tempa. Marzyłem o tym, dziękuję bardzo. No pięknie. Zupka bardzo dobra, pomidorówka, cieplutka. Herbatka bardzo smaczna, rozgrzewająca. I do przodu, do przodu, do przodu. Jest to ona, królowa, spiska królowa, góra żar, czy może żor, już nie myślę, nie mogę się jej doczekać, wkrótce. Bieg w ogóle. Tak, Lovereto! Aid Station, Durstyn. Teraz to, co tygryski lubią najbardziej, czyli można powiedzieć, że finałowy odcinek. Hej, żorko, żorko, żoreczko, chwalę ciebie tą oto pioseneczką. Nie bądź dzisiaj zimna jak lód, góreczko. Bądź otwarta i gładka, a ja pochwalę cię pioseneczką. Już jestem blisko, o losie. Zaczęło się początek w miarę łagodnie, może po niecałych 100 metrach się zaczyna bardziej ostro do góry. To odważny świat należy. Kałabanga! Nie żadne tutaj te gręgolackie skróty i obejścia nie interesują. Robimy klasycznie, tak jak ona się z nami wita, tak my się witamy z nią. Respekt i do przodu.
Tam wyżej widzę, jak niektórzy śmiałkowie korzystają z poręczówki na żorze. Nie ma w tym nic złego. Ja, jeżeli uda mi się dotrzeć do tego miejsca, to myślę, że też wspomogę się tą poręczówką. No i żor. Każdy niech przeżywa żor na swój sposób. Dla mnie jest to pewnego rodzaju katarsis. Cieszę się, że mam zaszczyt podejść na górę Żar. Żor na Janosiku. Za każdym razem jest inaczej. Za każdym razem jest ostro. I za każdym razem jest wspaniale. Brzmiewam na żarze chwilę zwątpienia. Nie miewam. Natomiast miewam momenty głębokiej refleksji. Ogarnięte. Było katarsis. Jest ogarnięte tak już. Mam widok po obu stronach tej grani. Robi wrażenie. Jak leciałem 80 na letnim Janosiku, to tutaj w tym miejscu już ściemniało się. Była fajna pogoda, zachodzące słońce, ten zbieg tutaj. Pamiętam, że cisnąłem wtedy i stał tutaj gość, starszy gość, siwy, z siwą brodą, praktycznie do ziemi, odziany w taką ciemną tunikę i przepięknie grał na fujarce, ale po prostu grał tak, że już wcześniej było go słychać od pewnego czasu. Ja zastanawiałem się, co to za dźwięk, co to za melodia, muzyka. No i to właśnie ten gość grał. Muszę wam powiedzieć, że było to tak niesamowite, że ja się wzruszyłem. Życzyłem mu wszystkiego dobrego, podziękowałem mu za to przeżycie, bo naprawdę było duchowe. Zapamiętam to na całe życie. Czterdziesty dziewiąty kilometr. Się tak lekko zaciemnia. Biegnę. Biegnę i jeszcze raz biegnę. Co za przygoda! Serdeczne podziękowania dla wolontariuszy, wszystkich służb zabezpieczających bieg i organizatorów, a ja podsumowanie nagram w osobnym odcinku. Czołem!